Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobry, dziś zabieramy Was na festyn archeologiczny w Biskupinie. Tak jest, będzie się działo, będą rycerze, będą walki, będzie pajda ze smalcem i ogórkiem, będzie w ogóle super, będą rękodzieła, ogniska, przyśpiewki słowiańskie, warsztaty, piękne dziewoje i mężni rycerze. Tak jest. Będzie fajnie. Tak jest. I my będziemy. Tak jest. A gdyby było Wam mało przygód, to jeszcze w dodatku dzisiaj śpimy w samochodzie i w połowie drogi zorientowaliśmy się, że nie wzięliśmy kołdry ani śpiworów. Całe szczęście, że jest w miarę ciepło. I mamy kocyk. Ale w nocy będzie zimno. Ręczniki, ubrania, damy radę. Kupiliśmy bilety, lecimy zwiedzać. Wchodzimy do środka. Byliśmy tutaj w tamtym roku? 2 lata temu. No, to będziesz miał chłodnie, jak się będziesz nawalać tam. Rafał wreszcie w swoim żywiole. Topór i piwa. Zrobiliśmy sobie takie szybkie rozeznanie, bo byliśmy tak naprawdę z 2 godzinki tak do zamknięcia całej osady, a teraz szukamy sobie noclegu. Planujemy zostać w okolicy, żeby jeszcze jutro tutaj troszeczkę pobuszować, ale były walki na polu bitwy, były różne stoiska i chaty, w których różni rzemieślnicy wytwarzali różne cudowności. Było jakieś pyszne tamtejsze jedzonko, tamtejsze bardziej ówczesne, o. A teraz mamy zjazd po obiedzie, więc już mi się trudniej myśli i widzę piękne jeziorko i zbliżamy się do naszego celu. Planujemy nocować w Wenecji dzisiaj. Zbliżamy się na dzisiaj romantyczny wieczór w Wenecji. Już wszystko wiemy, mamy super miejscówkę, parking przy muzeum w Wenecji. Rozmawiałam właśnie, płatność jest 6 zł, ale płatność od 9:30. Oj, mnie tu rozjeżdża. Rafał parkuje tak, żebyśmy mieli piękny widok na krówki. Jak sobie otworzymy klapę, jest przeuroczo i będzie kolejka, i będą krówki. Jest czad. Zaraz zaczniemy się tutaj organizować na nockę, ale zobaczyliśmy właśnie, że wcale może nie być tak spokojnie, jak nam się wydawało. Bo tam jest ogromny byk. Byczek Fernando, Rafał mówi. Odsuwamy siedzenie naprzód. I zaczynamy się przepakowywać. Dzisiaj mamy zdecydowanie mniej rzeczy przy sobie, bo robiliśmy sobie parking w domu, także większość rzeczy już wypakowaliśmy. A co ciekawe, mamy grilla, ale nie mamy nic na grilla. Jakąś krówkę. Nie no, jest sztos. No dobra, żeby nie było tak uroczo i romantycznie, tam jest cmentarz. Przymknijmy na to oko. O, już się tu osłaniamy. No i zaraz będzie urządzone mieszkanko. Zajęliśmy się tylko na chwilę przepakowywaniem. Ej, Beki, dlaczego wy tu idziecie do nas? Chyba jest siatka. Tak, są tuż obok, ale ten jeden to jest... Siatka. Ten to jest... Nie, one są z siatką. Ten jeden... O kurde! Byczo. Wieczorna prowizoryczna pielęgnacja za mną, powoli nam tu się ściemnia, wypiliśmy sobie kawkę, może jeszcze później wstawimy wodę na jakąś herbatkę, żeby się rozgrzać. Na razie jest całkiem nieźle, Rafał już pod kocykiem, odpoczywa kierowca, ja tu się jeszcze krzątam trochę, ale zaraz też wbijam do środka i będziemy się tutaj relaksować oboje. Nosi mnie jeszcze, wyszłam póki jasno na spacerek i zobaczcie jakie mam towarzystwo. Bardzo sympatyczne. Tutaj w ogóle jest trasa kolejki jadącej z Wenecji do Biskupina i w drugą stronę. No jestem zauroczona. Może wszystkim innym, tylko nie zapachem, ale jednak no ekstra. Tę miejscówkę też wyhaczyliśmy na Park4Night, czyli takiej apce, w której można sobie sprawdzić różne miejsca do i kamperowania i jakieś tam, tu się zastanawialiśmy na przykład nad polem namiotowym, też niedaleko w Biskupinie, nawet ten parking, na którym parkowaliśmy przed muzeum, też był oznaczony tutaj. Często coś jest nieaktualnego, nie? Tak, także można dodawać od siebie, my już kilka miejscówek takich sprawdziliśmy, gdzie coś tam jednak było takiego, że nie można było się zatrzymać, także też możemy od siebie coś dodać w każdej chwili, a tutaj jak najbardziej jest ok. O, jesteśmy sobie tutaj. Schowaliśmy się właśnie ze środka, zapaliliśmy żaróweczki, jeszcze tu mamy do zapalenia światełko, tutaj drugie, także nam nie będzie brakować jeszcze nad głowami, ale nam baterie wypadły gdzieś na razie. Tutaj jeszcze za głową i jeszcze to jest też lampa razem z wentylatorkiem, także tutaj możemy się nieźle doświetlić, zaraz sobie będziemy mogli czytać, później odpalimy jakiś filmik na laptopie, mamy akurat podładowane wszystko. Tak, witamy w naszym mieszkanku. Co pan powie? Co pan ogląda ciekawego? Gram w Albionka. Wydobywam rudę miedzi. Teraz Rafał wyskoczył na spacer, zanim się zrobi całkowicie ciemno. Myśleliśmy, że tutaj troszkę będziemy mieli jaśniej na parkingu, ale są latarnie niewłączone. Zobaczcie w ogóle jak tu jest dużo miejsca. No, teraz jestem sama, ale we dwójkę też swobodnie naprawdę się mieścimy. Tutaj z przodu wszystkie nasze rzeczy. Jest klimacik, jeszcze nie wszystkie światła sobie zapaliliśmy. I cóż, no jedyna obawa to czy nie będzie nam za zimno, bo nie wzięliśmy pościeli. Zwykle jak tu nocowaliśmy w aucie, tam mieliśmy nasze podusie, kołderki, a dzisiaj zobaczymy jak z takim kocykiem. Na razie jest ok, ja też mam mega ciepłe ubrania, w razie czego naszykowane, także damy radę, nie zamarzniemy. No, chłopaki się szykują, a ty co? Ty skarpetek idziesz walczyć? No, tak. Już gotowy? Pani robi kanapki na drogę? Ale czad. Chciałbym ten hełm kupić sobie kiedyś. Musisz go zdobyć. Idziemy! Dawaj, chodź. Ogólnie jest mnóstwo ludzi, ale mam wrażenie, że są wycieczki, szkole i Drużyna nie może się porozumieć. Oni staną do walki przeciwko sobie. Czy będzie walczył brat z bratem, sąsiad z sąsiadem? Postanowili rozwiązać problem przy użyciu broni. Nie ma litości. Idziemy strzelać z łuku! Pięknie, super! To my tutaj jest jak... Miło patrzeć. Czyli im więcej się zapłaci, tym lepiej idzie. Tak, tak. Tak to działa. Czekaj moment. O, nie do mnie, ale ja super! Trzeba łokieć. Kontrolujemy środek. Mocno, 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 mocno. I puszczamy. Pięknie! Do 3 rzeczy. Ale nie mamy instrukcji do tego. Nie, w szachy to już w ogóle bym musiała udawać. To w Warszawie byśmy mogli. Wow, nie, jeszcze nie spróbowaliśmy, ale już wiemy, że kawa pyszna w takich okolicznościach. Chodzi z Etiopii, z Jemenu i jak gdyby Arabowie doprowadzili do tego. U nas jak gdyby w Polsce to coś koło XVII wieku. W zasadzie nie mamy takich rytuałów w piciu czegokolwiek. Bardzo dobrze. Polecamy, polecamy. Lepsze niż Starba, co wiemy. No. Wow. Mamy kolegę? Akurat krótkie spodenki masz, to już ten. Dół pasuje. Ale majtki mam, bez majtki. A, dobra. Ale nie wiadomo czym ma. Wow. I to jest lepsze od kultury. Teraz można testować? No. No poczekaj. No chroni się. Weź ręce. Złóż, tak? O, o. Masz amortyzację. No, prawdopodobnie no, jak uderzył mocniej, to miałbyś złamany obojczyk. Widziałeś, że jest jakiś haczyk w tym? No. No. I teraz tak. Druga rzecz jest taka. Tak, dobrze. Zobacz, opierasz sobie ją na ramieniu. Ale tarczy tak nie trzymamy, bo jak tak byś trzymał tarczę, to zobacz, tak bym cię uderzył i coś ze mną. Ale to dlatego czego? Zobacz, opierasz sobie ją na ramieniu. Zobacz, przyjmij mocno pozycję, tak? Nic nie czujesz, nie? I tak samo, czyli zobacz, przyjmuję ci tu, masz schroniony tu, jakbyś chciał zrobić krzywdę, jedyne co, mogę cię trafić w twarz, nie? Ale jak nie... Broda go osłoni. Ale czy oni nie podnosili w ogóle tarczy? A po co? Zobacz, na wysiłek, pomyśl sobie, że generalnie jest tak, że w mini walczyłeś około 10 minut, później jestem powołała zmianeczki. Jeżeli byś ciągle podnosił, bo przeciwnik też nie jest głupi, przecież nie będzie cię uderzał tu czy tu, tylko będzie ci celował prawdopodobnie w większości bluźniów w twarz. Jakbyś za każdym razem miał tak podnosić, ile jesteś w stanie przez 10 minut tak utrzymywać. Więc prędzej robisz jedno i drugie. Pracujesz, nie? Pracujesz tak i przeprowadzasz. Zobacz, jedną rzecz, że mogę cię przepchać, ale to jest jedna. Ale jak się nastawiasz, to sobie mogę zrobić jeszcze jedną. Twarz, nie? Stajesz twarz, już cię nie ma. Druga rzecz jest taka, że jak trzymasz tak, zobacz, jakbyś tak podnosił, nie da się. Ale jak się przyjmujesz, Widzisz, pracujesz na nowo, nie? Nogi są silniejsze. Ale wtedy w ogóle nie podnoszę marki, ciutkę podnosić, ale zobacz, tak? Zobacz, że tu masz tak, więc robisz to w ten sposób, nic ci się nie dzieje. Nie było chyba. Nie mieli długich włosów raczej. Nie wyciąga włosów. Nie oni. O kurczę, ktoś mi skoczył na plecy tam? No i Adrianna w pełnej zbroi. O, czepeczkę, proszę. A nie, dobra. Prosimy nie skuwać. Wow. Nie wyszło. Tylko... Proszę z panią trochę delikatniej niż ze mną. A jeszcze tarczę i ten. Nie wiem, czy się mogę schylić. Ej, tylko uważaj. Lewej ręki. Lewej ręki. Nie tak? O tak. Tak. I trzymamy. Okej, czy ja mam to trzymać tak? Nie, nie podnoś w ogóle. Bokiem, niech pani stoi bokiem. Tak sobie stoimy. No i to już jest pozycja do walki. I zobacz, jesteście ustawieni bokiem i teraz tak, każde uderzenie. Dobra. Nie. Aha, i zepsułem kolegi, dzisiaj mam ubroję. I zepsułem. I ręka złamana jeszcze. Dobrze, i słuchajcie. O, ładnie. To się naprawi. Ale ją ciężej naprawić. Ten element jest taki, że Rzymianie byli bardzo praktyczni i generalnie wykucie dzwonu hełmu było bardzo kosztowne i długotrwałe, a dużo ciosów dostawało się tutaj, więc sobie wymyślili, że to jest element amortyzujący i on jest do wymiany. Jak się zepsuje, jest do wymiany. Mało tego, w czasie wojen dackich, tutaj daków nie mamy, była akcja taka, że oni mieli takie, to się falksy nazywały, to był taki jakby kosa zakrzywiona, więc jak szło uderzenie, to rozłukiwało. Ależ mamy przez smaki, pyra z gzikiem, ja mam na drugie racuszki ze śliwkami, a u Rafała rażuchy. Wieki nie jadłem, przysmak mojej babci. O tak. I też pyra z gzikiem, dawaj. A ile? A, 23. No blisko! 22! Dziękujemy! Ekstra, żeby się panu nie nudziło. Wow, dziękujemy! Dzięki! Co masz? Jakaś układanka? To. Wow! Baba goła! Mam gołą babę! Pani ci spod lady wyjął? Pani mi gołą babę i palisadę dała. Warto było! Warto było! Strefa gier i zabaw najróżniejszych. Marysia! Ojej! Malunki! I zwierzątko tu tam, Rafał! Zwierzątko! Ojejciu, jaki tu hałas macie! Cześć! I koziołki ma to! Cześć, ciubek! Może kształty na choinkę sobie zrobimy? Chyba tak, zrobimy sobie z biskupina. Jak zrobię takie kupę taką, to nie wiem, co z tego wyjdzie. Czyli co? Będzie bezpiecznie. Na płasko, tak? A na relację nagrasz? Pięknie, pięknie. O nie. Mamy nasze figurki. No chyba nie sądziliście, że wytrzymamy jeden dzień bez wody. Zaraz skakujemy na łódź. Topór, ale trochę trafi. Mówi łódź na wodę, a ja tutaj ze Starba oni już... Tam mieszka ryba? Tak jest. Spędziliśmy cały dzień w Biskupinie. Przed chwilą było oficjalne zakończenie. Mamy rewelacyjne pamiątki. Proszę bardzo, to jest mój róg do picia. Mój nowy kieliszek domowy. Tak, a niektóre pamiątki zrobiliśmy własnoręcznie, więc są jeszcze ciekawsze.